Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod moim materiałem, który był poświęcony zagadnieniu strachu, pojawiły się komentarze: no właśnie, ci, którzy strażą nas piekłem, oni tak naprawdę nie są godni zaufania, tak jak ksiądz mówi. Ci, którzy straszą, to są ludzie, którzy chcą człowieka zwykle w jakiś sposób wykorzystać. O tym dzisiaj kilka słów. Zapraszam. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czy katolik powinien bać się piekła? Mogłoby się wydawać, że nie, bowiem w liście, w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, w rozdziale 4, werset 18 czytamy: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. A więc mogłoby się wydawać, że ten, kto kocha Pana Boga, ten już nie będzie się w ogóle lękał. Dlaczego jednak w takim wypadku Pan nasz Jezus Chrystus bardzo często, prawie że nieustannie mówi o piekle, wskazuje na niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. Wspomina o tym bardzo często, jednocześnie mówi o tym, że szeroka jest droga, która prowadzi do wiecznego potępienia, a wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia i niewielu jest tych, którzy ją znajdą. Jak te dwie wypowiedzi Pisma Świętego należy ze sobą połączyć? Użyję tutaj takiego porównania. Dobry kierowca doskonale zna ryzyko, jakie wiąże się z prowadzeniem pojazdu. Doskonale wie, że wypadek to straszna rzecz. Doskonale wie, że bardzo łatwo przez chwilę nieuwagi może pozbawić życia niewinną osobę, jak również zaszkodzić lub nawet odebrać sobie samemu życie. Dobry kierowca doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jednak nie będzie dobrym kierowcą ten, kto w obliczu tego zagrożenia panikuje, kto boi się nieustannie prowadząc ten samochód, bo boi się, że w każdej chwili może coś się stać. I tutaj myślę, że ta analogia wiele nam mówi. Tak jak Pan nasz Jezus Chrystus nam mówi, musimy mieć nieustannie tą świadomość, że szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia i wielu jest tych, którzy tą drogą podążają, że szatan jako lew ryczący krąży nieustannie patrząc, kogo by pożreć. Tą świadomość jak najbardziej musimy mieć, ale nie po to, żeby ona teraz wprawiała nas w jakieś przerażenie. Nie wolno nam żyć w nieustannym lęku. Może być taka patologiczna, jest do pomyślenia, taka patologiczna forma pobożności. Ona w niektórych tych pierwotnych, oryginalnych formach protestantyzmu była taka bardzo widoczna, taki pesymizm i strach właśnie przed tym piekłem, bo człowiek to w protestantyzmie jest takie bardzo mocno podkreślone, w tym starym protestantyzmie, nie mówię teraz o tych nowych liberalnych protestantach, tylko o tych pierwszych, tam to było takie bardzo mocno podkreślane, że człowiek jest tym grzesznikiem i on pozostaje tym grzesznikiem i jakby zasługuje nieustannie na to piekło. I to może taki sposób myślenia może prowadzić do takiego przerażenia, do lęku, do strachu, do pesymizmu, do porzucenia jakby w ogóle tej idei tego stworzenia Bożego, które jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka patologiczna forma pobożności, religijności jest do pomyślenia i zdarzała się już w historii myśli ludzkiej. Natomiast zupełnie nie ma to nic wspólnego z katolicką nauką. Kościół mówi nam, że jak najbardziej piekło musimy mieć przed oczami, musimy znać to zagrożenie, tak jak ten kierowca, który doskonale wie, że chwila nieuwagi może sprawić, że doprowadzi on do tragedii, ale jednocześnie musimy zachować ten spokój, spokój, który sprzyja rozumowemu rozeznaniu sytuacji, spokój, który sprzyja racjonalnemu zachowaniu. Czy więc w życiu dobrego katolika w ogóle już nie ma miejsca na lęk? Nie. Jest pewien rodzaj lęku, który jest jak najbardziej do pogodzenia z miłością. Święty apostoł Jan, gdy pisze w swoim liście, że lęk jest nie do pogodzenia z miłością, ma na myśli ten służalczy lęk. Lęk tego sługi przed karą, że jego Pan go ukarze. To jest właśnie ten lęk, o którym wspominałem wcześniej, który czasami można dostrzec w historii myśli ludzkiej, czy w ogóle powiedzmy w duszpasterstwie, to się zdarza. Taki służalczy lęk, że jak tutaj coś zrobię, to wtedy Pan Bóg mnie
ukaże. On jest rzeczą niedoskonałą, choć czasami jakby nie jest rzeczą, która zawsze szkodzi. Tak jak człowiek, który boi się prowadzić samochód, on czasami może to w jakimś stopniu uchronić go przed zagrożeniem, choć myślę, że dobrze wiemy, że jednocześnie wpycha go w inne zagrożenia. Człowiek, który jest przesadnie przerażony przy jeździe samochodem, wystawia się na inne zagrożenia, to znaczy będzie miał tendencję do tego, żeby na przykład nie dostosowywać prędkości do warunków jazdy, będzie jechał zbyt wolno albo będzie zatrzymywał się zbyt często, będzie stwarzał w ten sposób również zagrożenie, inne zagrożenia niż ten człowiek, który w ogóle ignoruje wszelkie zagrożenie. Także taka sytuacja takiego człowieka, który ma ten służalczy lęk i boi się tej kary Bożej, taki człowiek faktycznie może to go czasem przed jakimś grzechem ochronić, ale równocześnie może go wepchnąć w inne zagrożenia w życiu duchowym. Tak jak pisze święty Jan, ten człowiek nie wydoskonali się w miłości, bowiem obraz Boga, który on ma, to będzie obraz właśnie tego groźnego sędziego i nic więcej, a to jest obraz dalece jeszcze niedoskonały. Bóg oczywiście osądzi sprawiedliwie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii według świętego Mateusza mówi o tym, że On zasiądzie, rozdzieli jednych na prawo, drugich na lewo, wyda nieodwracalny wyrok. Bóg oczywiście osądzi i to, że On zasiada na tronie właśnie jako sędzia, no to jest ewidentne i tego nie da się z wiary katolickiej wykreślić. Ale jaki lęk jest do pogodzenia z tą prawdziwą miłością? To jest lęk kochającego, lęk dziecka, synowski lęk. Człowiek może bać się obrazić osobę, którą kocha. Nie chce jej obrazić i faktycznie ma pewien lęk, że mógłbym zrobić coś, co będzie przykre dla tej osoby. I tak samo człowiek właśnie może mieć taki synowski lęk i powinien mieć taki synowski lęk wobec Pana Boga, że nie chcę, boję się obrazić Pana Boga, bo On jest moim największym dobroczyńcą, bo On jest tą pierwszą przyczyną, od której wszystko pochodzi i ja wszystko, co mam, to mam od Niego. Na poziomie naturalnym, moje życie, istnienie, każdy mój oddech, każdą chwilę, każde tchnienie, każde drgnięcie mojej siły, jakby wszelkie napięcie woli, wszystko ostatecznie pochodzi od Pana Boga. I człowiek jednocześnie, to na poziomie naturalnym, na poziomie nadprzyrodzonym, wszczepienie w Chrystusa, łaską uświęcająca, te wielkie dary, które otrzymałem, jak najbardziej to powinno mnie skłonić do tej miłości wobec Pana Boga, miłości, która wyraża się w wypełnianiu Jego przykazań i tej miłości, która nie chce, która boi się właśnie Go obrazić. I to jest ten prawdziwy synowski lęk, który jest rzeczą doskonałą, piękną, który właśnie jest do pogodzenia z miłością, a nawet wynika bezpośrednio z miłości. Do tego lęku trzeba dążyć. I to jest właśnie, jeśli mielibyśmy tutaj wrócić do naszego obrazu. Taki człowiek, taki katolik, który tak żyje, on jest właśnie jak ten kierowca doskonały, który ma wielkie doświadczenie, nie ignoruje zagrożenia, ale wie, jak należy postępować, dąży do tego swojego celu, zna, jakie środki należy użyć. Taki jest właśnie człowiek, który faktycznie kocha Pana Boga, widzi, jaki Pan Bóg jest naprawdę wielki, wspaniały i kochający jednocześnie, chce do Niego zdążać, a jednocześnie boi się Go obrazić. Cały czas zna on to niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. Cały czas ma to przed oczami w pewnym sensie, że nie aktualnie rozważa to nieustannie, ale ma to cały czas niejako w tyle głowy, tak jak właśnie ten kierowca, który wie, że w każdej chwili może stworzyć ogromne zagrożenie i dla siebie, i dla innych. Jeszcze krótko poruszę jedną kwestię związaną z piekłem, taką bardzo często poruszaną przez, powiedzmy, że ateistów, kwestię proporcjonalności kary. Bardzo często pojawia się ten zarzut, ale przecież wieczna kara w ogóle nie jest proporcjonalną karą za jakikolwiek tutaj ziemski grzech popełniony w czasie. Moim zdaniem wynika to bezpośrednio z fałszywego postrzegania rzeczywistości. To znaczy, jeśli chcemy oceniać jakiś system myślowy, tutaj konkretnie katolicką wiarę, jeśli taki ateista chce ją z zewnątrz oceniać, to musi ją oceniać jako całość. Nie może wyrwać fragmentu i ocenić go niejako w kontekście zupełnie innego światopoglądu. Jeśli chcemy oceniać spójność jakiegoś światopoglądu, to musimy wziąć go jako całość i sprawdzić, czy dane tezy, twierdzenia właśnie nie są uzasadnione przez inne twierdzenia. No jeśli są, no to trzeba później cały ten konstrukt ocenić. Może być oczywiście tak, że jakaś teza jest zupełnie niewiarygodna i to jest falsyfikujące. Oczywiście, że to może się zdarzyć, ale to można stwierdzić dopiero wtedy,
jak się faktycznie cały konstrukt dostrzeże i go oceni, dlatego że tezy jakby wyższe, wcześniejsze, inne mogą uzasadniać te tezy, które akurat konkretnie chcemy badać. Konkretnie, jeśli mamy taką wizję, że no właśnie człowiek jest takim tutaj wielkim bytem, a Bóg to jest gdzieś tam jakiś taki odległy, być może jest, może go nie ma. No i teraz człowiek popełnia tutaj jakiś tam grzech, a dla ateisty w ogóle grzech, no to przeważnie to jest jakieś takie nieracjonalne, nie wiadomo dlaczego tutaj jakieś przykazania zupełnie takie autorytatywne, to znaczy takie nałożone, ale nie wiadomo dlaczego. I tutaj przestąpimy albo przypadkiem niejako, a tu później Pan Bóg wrzuci do piekła. Taka wizja zupełnie nie odpowiada katolickiej nauce. I tutaj właśnie potrzeba tego całego kontekstu. Według katolickiej nauki Bóg to jest pierwsza przyczyna, czyli źródło wszystkiego, czyli wszystko, co istnieje, pochodzi od Pana Boga. Również my, również nasza siła, również nasze życie w każdej chwili to w pewien sposób od Pana Boga otrzymujemy. A więc każde nasze tchnienie, każda nasza czynność wynika z tego, że Pan Bóg nas w życiu, w istnieniu nawet utrzymuje, że obdarza nas również tą możliwością działania, bo wszystko, co istnieje, jest absolutnie zależne od tej pierwszej przyczyny. Wszystkie byty niekonieczne są absolutnie zależne od bytu koniecznego. I teraz te byty zależne, część z nich, my, te byty inteligentne, otrzymały od Pana Boga możliwość rozpoznania rzeczywistości i samodzielnego ukochania tego, co zostaje rozpoznane jako prawdziwe i piękne. I to jest nasze powołanie. Rozpoznanie, rozumowe rozpoznanie rzeczywistości i ukochanie tego, co prawdziwe i piękne i według tego ułożenie naszego życia. I teraz człowiek, który świadomie i dobrowolnie tego nie robi, czyli ostatecznie Bożych przykazań nie wypełnia, człowiek, który nie chce rozpoznać rzeczywistości, jaka jest naprawdę, ma jakiś inny swój plan, nie chce podążyć za tym, co jest prawdziwe i piękne. Taki człowiek wykorzystuje tą siłę, którą nieustannie otrzymuje od Pana Boga, aby świadomie i dobrowolnie łamać jego wolę, którą rozpoznaje, którą ma rozpoznać na poziomie rozumowym. Gdy ten człowiek robi to przez całe swoje życie, to znaczy gdy ten człowiek tak swoim życiem Panu Bogu odpowiada, ostatecznie umiera bez łaski uświęcającej, czyli bez tego zjednoczenia z Chrystusem, które wynika tak, z całej tej Bożej działalności i wypełniania naszych obowiązków. Taki człowiek odpowiedział tym całym swoim życiem, odpowiedział swoimi czynnościami, swoimi wyborami, odpowiedział, że on nie chce tej drogi, którą Pan Bóg dla niego wyznaczył, pomimo tego, że jest tym stworzeniem, które wypływa od Pana Boga, które cały czas otrzymuje od niego to istnienie, ja będę robił po swojemu. Taka istota zostaje skazana na to, aby wiecznie być odłączona od Pana Boga. Moim zdaniem jest to absolutna proporcjonalność. Byt, który otrzymując wszystko, jednocześnie wykorzystuje te siły, które właśnie otrzymuje po to, aby te Boże przykazania łamać, po to, aby mijać się ze swoim powołaniem, taki człowiek już nie chce być z Panem Bogiem, a nie może znaleźć innego szczęścia, dlatego będzie wiecznie potępiony. A więc nie jest to jakiś tam taki arbitralny osąd Pana Boga, o ten czegoś tam nie zrobił i dlatego wysyłam go do piekła. Jest to kwestia wyboru, który człowiek tutaj za swojego życia podejmuje go niejako przez całe życie. Jesteśmy w czasie i tak długo, jak mamy ten czas tutaj na tej ziemi, ta decyzja zostanie podjęta i to jest pewna walka, tak? To znaczy człowiek z racji, że jest również zwierzęciem, ma również tą część zwierzęcą, jest zmienny, chwieje się i to dlatego ta odpowiedź nasza jest rozłożona w czasie. Jak aniołowie podjęli jedną prostą decyzję i w ogóle nie widzą powodu, żeby ją zmieniać. To znaczy one nie są w stanie już jej zmienić, bo tam nie ma czynników, które by mogły wpłynąć na ich zmienność. Tak jako czyste duchy nie podlegają w ogóle tym falowaniom. My podlegamy temu falowaniu, dlatego wynikającemu z naszej materialności. Ta zmienność sprawia, że musimy właśnie odpowiadać niejako pewnym procesem, że to trwa, tak, że człowiek popada w grzechy, oczyszcza się z tych grzechów, walczy ze swoimi słabościami i w ten sposób odpowiada na to Boże wezwanie, Boże powołanie. Nasza natura po prostu wymaga tego rodzaju odpowiedzi i człowiek w tym sensie, człowiek przez całe swoje życie udziela odpowiedzi. Oczywiście to, co nazywamy grzechem ciężkim, jest w stanie już zasłużyć na piekło, to już zasługuje na wieczne potępienie. Natomiast
Tutaj, gdy mówimy już o rozróżnieniu pomiędzy grzechem ciężkim a lekkim, tu wchodzimy już w dosyć zaawansowaną teologię moralną, to znaczy pytanie, czy piekło jest karą adekwatną, jest pytaniem dużo bardziej zasadniczym. To dopiero później, 3-4 stopnie później, trzeba zadawać sobie pytanie, no dobrze, co konkretnie oddziela od Pana Boga, co nie oddziela od Pana Boga. I to są dosyć skomplikowane zagadnienia teologii moralnej z materią, formą grzechu, świadomość grzechu i tak dalej. Tak, to są dosyć skomplikowane kwestie i takie mieszanie tych poziomów, powiedzmy, że o, tutaj właśnie jakiś tam popełnia człowiek grzech ciężki, od razu idzie do piekła. To są drastyczne uproszczenia, które są przekłamujące całą tą wizję. Jak już wspomniałem, przede wszystkim człowiek ma obowiązek poznać swoim rozumem prawdę, wolą tą prawdę ukochać, wybrać, za nią podążyć. I człowiek całym swoim życiem odpowiada w ten sposób. Ten człowiek, który odpowiedział w ten sposób, że nie chciał podążyć za prawdą, że nie chciał wypełnić swojego powołania, że, a więc nie chce podążyć za Bogiem, bo to On jest prawdą, nie chce do Niego dążyć, nie chce Go szukać, nie chce za Nim podążyć. Ten człowiek na wieki będzie od Niego oddzielony. Jest to słuszne, sprawiedliwe i adekwatne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.